dobry wieczór, panie Jarku. Wszelki duch pana Boga chwali. Witamy w Oskar Sierra 303, kolego Jarosławie. Dobrze pamiętasz? Jarku, słuchaj, u mnie tutaj mizernie to idzie od ciebie, bo tam ledwo, że tak powiem, bez sygnałowo. Modulacyjnie trójka, modulacyjnie trójeczka, ale w 100% wszystko czytelne. Także tutaj jeszcze nie opadło się na ciebie. Francja idzie tam bardzo mocno, ale jeszcze na ciebie się nie opadło. Tutaj mówię, no, sygnałowo bez kazań, a modulacyjnie na trójeczkę. Także tak to tutaj wygląda. Fajnie, że ci można było usłyszeć, bo dawno cię nie słyszałem. Już myślałem, że radio sprzedałeś, się zacząłem martwić. Bo tutaj z Krzyśkiem z Norwegii w międzyczasie zdążyłem 4 łączności zrobić. Ciebie tu wcale nie słychać, no aż żal, przykro się robiło. Proszę Jarek, dla ciebie. Powiedzmy, że z jakieś 80% zrozumiałem, że mówiłeś, że wspomniałeś, że rozmawiasz z QRP Radia 817, to tutaj doleciało, także z małej mocy, także to też doleciało, no fajnie. Ja dzisiaj z Krzysztofem 129 robiłem łączność, jak rozmawiał z Lincolna, z samego radia, a jechałem samochodem, bo teraz jestem na bazie. A wcześniej jechałem autem, wracałem do domu i z nim rozmawiałem, był w szoku, że to doleciało i w jedną, i w drugą stronę. Także tutaj z samego radia też mu się udało nawiązać łączność. Jarek, słuchaj, zaczynają mi wchodzić tu jakieś zakłócenia, także kurczę, no nie pogadamy więcej, może później jak się lepiej otworzy, może będzie lepiej. Także Jareczku, pozdrawiam, 73, miłej maju weekendu i myślę, że do szybkiego usłyszyska. Okej, Bartek, Roger, dziękuję za cierpliwość, miłego weekendu, fajnych łączności ci życzę i do następnego spotkania. 161 Oskar Sierra 248 i 26 Oskar Sierra 303 / QRP.